Cześć kochani, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Będzie to taki vlog mniej więcej z 2 tygodni. Dzisiaj mamy 2 listopada, czwartek. Ja właśnie się zbieram po śniadaniu i ogarnięciu się na nowe paznokcie, bo aktualnie jest to. Ola ratuje. Właśnie biegnę, dlatego że za jakieś 10 minut mam autobus. Ogarnęłam się, wypiłam kawę, wzięłam witaminy i lecę. Ale powiem Wam, że jest o dziwo piękna pogoda. W sensie piękna pogoda. Nie jest jakoś mega ciepło. Łysła coś około 13 stopni. Ale świeci super słoneczko, tak jak widzicie, także chce się żyć. I tak jak Wam mówiłam, pojechałam na Pazury do Oli i słuchajcie, tym razem zrobiłyśmy takie typowo jesieniarskie, a dokładniej wybrałyśmy taką wanilię na Frencha i takie fajne brązowe wzorki. Także napiszcie w komentarzu, czy Wam się podobają. I słuchajcie, po tych paznokciach dosłownie chodziłam i zachwycałam się, jak wygląda jesień w tym roku. Nawet gołąbkiem. Ja właśnie wróciłam z paznokci. Są przepiękne, takie typowo jesieniarskie, takie jak chciałam. Teraz jestem właśnie u babci, bo przyszłam po moją siostrę i zaraz lecimy, tak jak Wam wcześniej mówiłam, do M1. Ale powiem Wam, że totalnie potrzebowałam już odświeżenia moich paznokci, bo tamte miałam zdecydowanie za długo. Także Ola, wybacz, 4 tygodnie, ale naprawdę jestem teraz fajnie zadowolona. Są trochę krótsze, bo będzie mi w nich po prostu wygodniej. Też jak chodzę na tą kosmetykę, to czasami po prostu wykonywanie zabiegów no, sprawia mi trochę trudności. Także trochę krótsze, ale są jesieniarskie, więc jestem mega zadowolona. No i mamy piątek, 3 listopada. Ja tutaj już od samego rana na nogach miałam dużo spraw do załatwienia, a po południu, bo tutaj mamy już 15, pojechałam z rodzinką na wspólne zakupy do Sinsaya. Mamy w mieście takiego mega dużego, gdzie jest naprawdę wszystko, jest każdy dział i jest duży wybór i uwielbiam do niego jeździć. A jak Sinsay, no to deals i wszystko inne. A potem spędzałam czas z Kasiulą i właśnie rysowałyśmy. A tu moje dzieło. Moi drodzy, update po 30 minutach. Narysowałam coś. Nie umiem rysować. I to jest coś, co połączyłam parę obrazków z Pinteresta w jedno. A te włosy to tak trochę naciągane są i ja w ogóle nie wiem, co to jest za linia. Ale ogólnie... Ej, podoba mi się nawet. Ja nie rysuję na co dzień, w ogóle nie umiem. I tak dzisiaj sobie usiadłam razem z moją siostrą. I kurczę, powiem Wam, że jest nieźle. Chyba. Wyszło to mniej więcej tak, ja trochę to pokolorowałam, czy to jest wypał, nie wiem, sami ocencie, ale jestem dumna z mojej pracy, mogę i spokojnie robić obiad. Słuchajcie, właśnie dzisiaj mamy 5 listopada, właśnie lecę z rodzinką do kościoła i dzisiaj wracam już do Krakowa, ale po tygodniowej przerwie tak naprawdę. I kupiłam sobie w ogóle tą opaseczkę i czuję się w niej tak cute, mega mi się podoba i chyba dorwałam ją za 15 zł z Sinsaya, także polecam. Babeczki, lećcie zobaczyć, są w różnych kolorach i naprawdę wygląda świetnie i jest w niej bardzo ciepło, a w taką pogodę staram się dbać o moje zatoki i uszy, bo wiem, że bardzo łatwo o zapalenie zatok, o ile tak to się nazywa, bo później już będzie ciężko, żeby to naprawić, jak i o zapalenie uszu, także... Na dworcu spotkaliśmy się z Asiolą i kupiła nam kawkę i croissant, a ja jak zawsze później czytałam sobie książkę. Po 3 godzinach dotarliśmy i już byliśmy w Krakowie, ale powiem Wam, że... Było mega zimno. A w poniedziałek po moich zajęciach musieliśmy jeszcze dokupić takie najpotrzebniejsze rzeczy, więc poszliśmy razem do sklepu. I w poniedziałek dalej nic nie nagrywałam, ale mamy tutaj wtorek. No i słuchajcie, jak to ja, awokado, egg toast, kawka, to już jest tradycja i zwyczaj. Większość chyba wie. Pielęgnację po śniadanku też trzeba zrobić, także zobaczycie tutaj, jakich produktów mniej więcej używam. W dalszej części filmiku będziecie mieli dokładną. Umalowałam się, słuchajcie, bo nagrywałam też współpracę, dlatego że dostałam taką piękną paczuszkę od Eveline. W ogóle dodali mi też czekoladki, które już sobie spróbowałam. Są przepyszne, takie mega jesieniarskie. I dostałam właśnie jesienną kolekcję z Eveline i ja jestem nią zachwycona. Przysięgam, że to jest najlepsza kolekcja z Eveline, jaką ja używam. Cienie, bóstwo. Zaraz Wam szybciutko mniej więcej pokażę. Po więcej oczywiście zapraszam na mojego TikToka, bo tam będzie, tutaj Wam gdzieś napiszę. Ale powiem Wam, że no naprawdę cudowna. Ja myślę, że on jest mega komfortowy dla każdego. Jest przepiękny, jesienny, delikatny i naprawdę pigmenty niesamowite. Są też mokre, suche rzeczy do konturowania. Sami dajcie znać, co sądzicie. A to na oku. Taką piękną paczuszkę dostałam i powiem Wam, że one to są naprawdę świetne rzeczy. A to, co jest moim ulubieńcem jak na razie, jeżeli chodzi o oczy, ten cień, to złoto wymiata. Tak samo jak powiem Wam, że jestem zakochana w tym rozświetlaczu. On mi troszeczkę daje vibe takiego zamiennika z Fenty Beauty od Rihanny. Musicie wypróbować. Naprawdę Wam polecam z całego serca. Bardzo fajna kolekcja. Dostałam paczuchę
z miksy, także otworzymy sobie ją razem, bo jestem mega ciekawa, co tutaj będzie. Widzicie to jako piersi, dlatego że jeszcze nawet nie pokazywałam tego na TikToku, a będę otwierała nowości, dlatego że jestem testerem nowości w miksie. Właśnie chciałam Wam pokazać, co tutaj mamy. Także okej, mamy przepiękną kartę, uwielbiam te takie karty, zawsze je czytam, także przeczytam sobie na osobności. Mamy tutaj, widzę, okej, balsam do ciała, body milk, mega fajnie. Mamy też krem do rąk, coś idealnego na jesień, bo moje ręce są strasznie suche. Dostałam także, okej, krem regenerujący, widzicie, jakie to jest super opakowanie, mega lubię takie kółkowe duże, nie wiem czemu. I mamy kolejny nawilżający krem ochronny do ciała. No pięknie, w ogóle te paczki od Miksy zawsze wyglądają przepięknie. Są pięknie ozdobione jeszcze z tymi takimi fajnymi frędzelkami, co się rzuca do środka, także dziękuję Wam bardzo. Serio, jestem mega wdzięczna, że mogę testować te wszystkie rzeczy. Kiedyś o tym bardzo marzyłam. Sądziłam, że takie coś stanie się rzeczywistością, dlatego ja naprawdę jestem wzruszona i bardzo dziękuję. Na pewno będę korzystać. Idę na francuski. Właśnie przyszła mi paczucha z Garniera. Patrzcie! Boże, to jest ogólnie mój drugi ukochany płyn micelarny, tak jak Wam wczoraj pokazywałam, ten z Eveline i ten z Garniera we wszystkich, tak powiem, kolekcjach żółtej, czarnej. Cudowne są te płyny micelarne, zresztą nawet mam. I zobaczcie, jaki piękny dostałam. Przecież tutaj napełniamy sobie ten płyn i bierzemy wacik pod tonę. To nawet imituje dźwięk! Ale jazda! Ej, strasznie się tym jaram. Także jestem mega zadowolona. Aha. O! I tu jeszcze coś mamy. Nie wiem jeszcze, o co z tym chodzi, ale na pewno to wszystko przerobię, także bardzo dziękuję za tą paczuchę. Dla mnie no to jest hit po prostu, mega to wygląda. Nie wiem, czy Wam trochę nie prześwietla, wybaczcie. O mój Pan, ale no mega to. Kochani, mamy już godzinę 22. Ja będę przygotowywała się do spania. Włosy mi już wyschły, oficjalnie. Kolację zjadłam. I teraz robimy sobie wieczorną pielęgnację. Sobie założyłam taką pasującą opaskę pod kolor mojego odzianka. Pokażę Wam, jakich produktów używam po prostu na co dzień, na noc. Zaczynam sobie, lubię myć piankami, dlatego że ja mam bardzo po prostu wrażliwą twarz. I czasami w domu myję żelem, jak jest w domu żel u mnie w Radomiu, ale tutaj w Krakowie staram się myć piankami, bo mam skórę wrażliwą, przez co jest po prostu później zaczerwieniona, jak ją trę. A że na przykład jak domywam później oko płynem micelarnym, no to jest zaczerwieniona, bo biorę wacik, nie? No ale używam sobie tej z Liren i ona tak pięknie pachnie. Uwielbiam ten zapach, przysięgam. Ale najpierw musimy sobie zmyć makijaż. Także do zmywania makijażu mam of course jakieś waciki. I używam sobie tego płynu micelarnego albo tego z Garniera. To są moje dwa top płyny. I chodzi o zmywanie makijażu. I sobie zmywamy. Dzisiaj właśnie też nagrywałam wcześniej współpracę z makijażową, którą właśnie wstawiałam na TikToka, także jeżeli jesteście ciekawi nowej kolekcji Choco Glamour z Eveline, to polecam Wam zajrzeć, bo muszę powiedzieć, że naprawdę podoba mi się, jak nagrałam tego TikToka. Te kosmetyki są świetne, w ogóle ten cień do powiek z brokatowym wykończeniem jest zarąbisty. Odkąd dostałam tą paczuszkę, codziennie go używam. Każdy się mi pyta, co to jest taki piękny, ma pigment. I to jest ten cień. I ja naprawdę Wam go szczerze polecam. Jest super i myślę, że to będzie jakiś taki wiralowy top, bo pigmentacja jest aż oszałamiająca. Okej, zmyłam sobie makijaż. Teraz użyjemy sobie tej pianki, o której Wam mówiłam. Jeżeli nosicie soczewki, pamiętajcie, żeby zawsze najpierw zdejmować soczewki, zanim bierzecie się za zmywanie makijażu. Okej, i ja sobie robię tak, że po prostu troszeczkę tak jakby nasączam tą twarz wodą, tak delikatnie, no bo jednak pianki nie nakładamy na suchą twarz. Pamiętajcie, że zawsze trzeba zmyć płyn micelarny, bo on się zachowuje na naszej buźce trochę jak mydło. I myjemy sobie pianką. W ogóle mam teraz kater, jestem trochę przeziębiona i właśnie Kuba dzisiaj poszedł i kupił mi takie sterydy, znaczy sterydy, no takie krople do nosa ze steroidami, sterydami, nie wiem. I są bardzo mocne, mam nadzieję, że mi pomogą, bo mam wrażenie, że to jest jakiś katar sienny. W tym momencie, jak już mam czystą, oczyszczoną twarz, to używam sobie mojego ukochanego toniku i w ogóle dzisiaj wszystko dopasowałam chyba pod mój outfit. No i na wieczór tak naprawdę to używam serum najpierw, no i różnego. Czasami używam sobie tego z witaminą C z Garniera.
czasami tego czarnego zgarniara. Wszystkie mam takich naprawdę pozaczynane, niektóre są niepokończone. I zaczęłam sobie też teraz używać tego Skillsa z retinolem. I tego sobie dzisiaj użyjemy. Ja mam szybkie ASMR. Pamiętajcie, że serum z kwasami i tak dalej zawsze nakładamy na lekko wilgotną buźkę. Lekko wilgotna to ja sobie właśnie nakładam takie dwie pompeczki tego serum. Rozgrzewam trochę w paluszkach. Nakładam jakiegoś konkretnego zapachu. Zawsze też tutaj schodzę na dekolt, na szyję. Często jeszcze też dbam o je oczy i przemywam sobie na noc solą fizjologiczną albo takimi specjalnymi kroplami. Dzisiaj tego nie będę robiła. Kolejno będę sobie aplikowała kremy. Jeden jest to też krem pod oczy z Kielsa, ale ostatnio też dostałam taki z Biotermu z retinolem. A ja mam takie, bym powiedziała, sińca pod oczami. Genetycznie takie po prostu niebiesko-fioletowe. Rodzinnie, więc no nie jestem w stanie nic z tym zrobić, także próbuję. I tutaj użyję sobie tego Ultra Facial Cream. Że tak jak mówiłam, nałożę sobie teraz ten Ultra Facial Cream z Kielsa. A czuć, że odżywia tę skórę, się jakby taka, no wiecie, jędrna. Kremik nałożony. A do ust na noc albo używam takiej maseczki do ust z Eveline, ale użyjemy sobie dzisiaj Carmexu. W ogóle powiem wam, że tak sobie myślę, że powinnam dzisiaj zrobić notatki z tego mojego francuskiego. Nie zrobiłam. Ale usiądę do tego jutro z rana, bo dzisiaj było nas mega mało. Czy ja powiedziałam mega mało? Mega mało osób, bo każdy jest chory. Ja też w sumie jestem chora, ale poszłam, bo... Powiem wam, że zaczynam doceniać studiowanie. Teraz nałożymy sobie krem pod oczy z Kielsa z awokado. On też jest bardzo fajny, używam go już parę dobrych miesięcy, w sumie już mam go końcówkę. Ale jest fajny. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I ogólnie uważam, że w kremach pod oczy najlepiej nie wmasowywać, a wklepywać je pod oczy. Planuję też nagrać filmik o moich studiach, bo trochę się pozmieniało. O co pytacie, czy to na Instagramie, w DM-ach, czy na TikToku w komentarzach? Nawet pod ostatnim filmikiem na YouTubie pytaliście. Opowiem wam, bo planuję nagrać o tym osobny filmik, także pogadamy sobie na ten temat, ale chciałam wam powiedzieć, że przez rok dużo zrozumiałam i staram się wyciągać z każdego przedmiotu te najbardziej interesujące rzeczy, które w jakiś sposób czuję, że mnie rozwijają, że jak się o nich dowiaduję, to odkrywam coś nowego, jestem o etap dalej. Popsikaną giełką mogę właśnie spać. Ale jeszcze zdejmę sobie tą opaskę i jeszcze raz przeczeszę włosy. O, proszę bardzo. Także kochani, widzimy się jutro na pewno. Ja już lecę spać. Może jeszcze sobie obejrzę coś tam na TikToku albo poczytam książkę. I co? Do jutra. Dobra, kochani, mamy dzisiaj kolejny dzień. Mamy dzisiaj środę. Ja już zjadłam sobie z rana śniadanko, wypiłam kawę i zrobimy sobie teraz poranną pielęgnację. Dzisiaj też zajęcia z filozofii później. Także musimy się na nie przygotować i będę nagrywała fajną współpracę z podkładami. Będziemy testować podkłady, bo w sumie to wam zaraz pokażę, jakie dostałam. Jednak już miałam okazję używać i bardzo go lubię. Tak naprawdę jest to mój jeden stopowych podkładów, ale dopasowałam. A drugi jest rozświetlający i jeszcze go nie używałam, także pokażę wam, dajcie mi moment. Okej, okay. Dostałam taką piękną paczuszkę, jest to paczuszka od Lancome i to się tak fajnie w ogóle otwiera, patrzcie. W ten sposób i dostałam właśnie dwa podkłady. Mamy tutaj taki jeden rozświetlający z korektorem rozświetlającym i matujący, którego już używałam, ale tego korektora jeszcze nie, także naprawdę nie mogę się doczekać, bardzo lubię podkłady z tej firmy, są super, naprawdę bardzo mi odpowiadają. Kochani, dzisiaj jest 8 listopada. Dzisiaj wchodzi pierwszy drwal do McDonalda i tak jak wiecie lub nie, moją ulubioną rzeczą z McDonalda jest drwal. Co prawda wiem, że jeszcze ostatnio weszła jakaś nowość avocado toast z jajkiem sadzonym. Ja kocham awokado, jeżeli oglądacie moje TikToki, to widzicie, że ja prawie codziennie jem na jedno śniadanie. Dzisiaj też je jadłam, także jeszcze muszę spróbować tego sta, aczkolwiek idziemy właśnie dzisiaj z Kubą na obiad na tego drwala, także spróbujemy. Zrobię sobie też dzisiaj masaż kamieniem guasza. Bardzo lubię tą czynność. Jest jeszcze kawałek taki chłodny z lodóweczki.
Dobra, kochani, i teraz już zdejmuję mój ekwipunek i idziemy próbować tych nowych podkładów i idziemy się malować. Postanowiłam też umyć gąbeczki, także nalewam wrzącą wodę, dodaję olejek i troszeczkę płynu do naczyń i wrzucamy. Polecam też lekko je obkręcić, żeby jednak to wszystko z nich wyszło. Okej, dołożyłam jeszcze dwie gąbeczki. Tą przed chwilą się malowałam, także zobaczymy, ale powiem Wam, że ta jest już różnica, widzę. Zresztą sami widzicie, jaka jest brudna woda. Lecę sobie teraz na filozofię, kochani, a potem na drwala. I wyszło słoneczko. I tak jak już wiecie, po moich zajęciach poszliśmy razem z Kubą do maka na drwala. Co ja mogę powiedzieć? Zaraz Wam dam moją szczegółową opinię. Ogólnie był bardzo dobry, szkoda, że nie było zakręconych fretek, ale też nie nagrywaliśmy za dużo, bo było bardzo, bardzo dużo ludzi. Dodatkowo Wam zdradzę, że moim ukochanym jest jednak drwal z żurawiną i gdybym mogła, to po prostu kupiłabym ją osobno i dołożyła. I uwielbiam sos śmietanowy i tak marzać tego drwala w sosie śmietanowym. Kochani, właśnie wyszliśmy z McDonalda. Ani ja, ani Kuba, nikt więc nie nagrywał, dlatego że było tyle ludzi, że to było po prostu niezręczne trochę. Ale wracamy już sobie spacerkiem powoli. I co muszę powiedzieć, że na pewno okej, to nie jest drwal z żurawiną, to czego ja zamienię na nic innego. Aczkolwiek był mega dobry. No bo to jednak drwal jest ogólnie lepszą według mnie kanapką z McDonalda. Nie było też zakręconych frytek dzisiaj, co uważam za lekki minus. No ale ja rozumiem, że oni chcą trzymać nas wszystkich w napięciu. Ale tak czy siak samo cały jakby zestaw mega dobry. Ale czekam na tego z żurawiną, a w szczególności tego nowego z chrzanem, bo mam nadzieję, że to będzie jeszcze lepsze niż jalapeno. Fakt jest taki, moje marzenie, moje życzenie, na które tak długo nie czekałem, nie zostało spełnione, bo nie było faktycznie kręconych frytek, a ja te kręcone frytki, odkąd tylko pewna spróbowałem drwala, to dla mnie magią to były też te kręcone frytki. One były takie i nimi się jeszcze można było lepiej najeść, ale ja i tak kocham normalne frytki z maka, więc nie byłem wcale zawiedziony, ale nie czuję się tak w pełni usatysfakcjonowany. Ale był pyszny, no. Tak jak go zapamiętałem, taki był. Naprawdę był ciepły, pyszny. Nic się nie działo przy premierze, w sensie, że nie wiem, jakieś wadliwe mięso czy coś. Faktycznie dużo ludzi. Myśleliśmy, że weźmiemy już na zewnątrz, Boże, na wynos i pójdziemy do domu. Ale zwolnił się stolik. I co? Cena bardzo spoko. Znowu zaczyna padać. Zaczyna chyba. Albo to daliście. Po powrocie do domu otworzyłam paczuszkę od Garniera i dostałam dystrybutor na płyn micelarny. No dla mnie to jest po prostu hit, coś pięknego, w ogóle taki fajny gadżet do domu, dla dziewczyn mega przydatne. Muszę przyznać, że wyglądam mega uroczo i wydaje taki fajny dźwięk, który zaraz usłyszycie, mam nadzieję. Bardzo proste. Wystarczy, to będzie wydawało taki super dźwięk, patrzcie. I mamy.